Jutro mamy tłusty czwartek i razem z partnerem odcinka firmą Stockson dajemy uczestnikom wyzwanie. Za każde wykonanie jednej konkurencji można zgarnąć kasę. Są trzy konkurencje do wyboru, poziom łatwy, średni oraz trudny. Poziom łatwy: za 20 zł zjedz pączka bez oblizywania się. Czas nieograniczony. Drugi, średni poziom to zjedzenie dwóch pączków w ciągu 60 sekund. I czemu akurat dwóch pączków? Ponieważ tego dnia Polacy średnio zjadają 100 milionów pączków, co daje 2,5 pączka na głowę. Więc my tutaj możemy zaokrąglić albo do trzech, albo do dwóch. I żeby pójść na rękę uczestnikom, zrobimy dwa pączki. Trzecia konkurencja, najtrudniejsza: zjedzenie pączka na czas, szybciej niż ja. Ale żeby nie było za trudno, ja po prostu będę go jadł w miarę normalnym takim tempem, jakbym sobie jadł z przyjemnością. Ale ostrzegam, każdego uczestnika nie będzie łatwo. I za to można zgarnąć stówkę. Zobaczymy, ile kasy cię będę musiał wypłacić wszystkim uczestnikom i ile pączków finalnie zjem. Pączki firmy Stockson w różnych smakach znajdziecie w największej sieci sklepów w Polsce, czyli w Biedronce. Stockson dostarcza na rynek około 3/4 pączków zjedzonych przez Polaków w tłusty czwartek. Więc dodatkowo zrobimy sobie test wszystkich smaków. Tak, mam chyba tutaj wszystkie smaki tych pączków. I będziesz miał pewność, który smak pączka wybrać dla siebie na jutro. Napisz mi teraz w komentarzu, ile pączków planujesz zjeść w ten wyjątkowy czwartek, a my zaczynamy test i rywalizację z naszymi uczestnikami. Zaczynamy od testu, ale będzie on podzielony występem naszych uczestników, więc oglądaj do końca, aby zobaczyć, komu uda się zgarnąć kasę i który smak pączka okaże się najlepszy. Zaczynamy od pączka wiśniowego z lukrem oraz płatkami migdałów. Tak się prezentuje pączuś. No to mój pierwszy pączuś dzisiaj. Tych płatków migdałowych dali tutaj na bogato. Nadzienie jest bardzo przyjemne. Też tego nadzienia jest naprawdę całkiem sporo. Zajebisty. Takie połączenie smaków w stylu coś innego. Dla mnie mega wypas. Jesteśmy już z pierwszym uczestnikiem. Jest z nami Dawid. Siema. I on będzie właśnie rywalizował jako pierwszy. I jestem ciekaw właśnie, ile hajsu dzisiaj będzie mnie kosztowało to, żeby wszystkim porozdawać i pączki i stracić trochę siana. Jaką konkurencję wybierasz? Coś było łatwego, średniego czy trudnego? Najbardziej rozsądna by była pierwsza opcja, ale chyba zaryzykujemy i pójdziemy w trzecią. O kurde, czyli tutaj jakby mamy... To nie ryzykuję, szampana nie piję. Czyli mamy pretendenta do stówki i do najszybszego pączka. Jakiego pączka byś chciał sobie wybrać? Ja się dostosuję, będę jadł takiego samego jak ty, żeby było fair. Teraz spróbujemy. Czekoladka. Czekolada. Dobra. 3, 4... Bardzo zawodnie się trafił. Jak jest cisza, to widać, że smakuje. Dobra, jaki czas mamy? 18 sekund. O, wyprawę. Ja mi się klei buzia już od tego. Ogólnie są mega dobre. Trafisz. And the winner is... Nie dał rady. Jakbyś chciał, to mogę ci zaproponować jeszcze dodatkową konkurencję, czyli możesz znowu spróbować albo bez oblizywania się, albo... Ta druga opcja, dwa pączki w minutę. Dobra. I spróbujemy te... 3, 2, 1, poszło. Minuta na zjedzenie. 7 sekund, dawaj, dawaj. Easy money, będzie. 15 sekund. Jest szansa. Jest szansa. To ty rainbow! 30 sekund. Spokojnie, podelektuj się, masz kupę czasu. Pięknie, pięknie. 20 sekund do końca. O nie, takie łatwe widzisz, ja chciałem dać 3, jakby dał 3, to wynik nie zjadł. O kurde, no. Dawaj, no. Uwaga, 8, 7, trzeba pokazać puste usta. 5, 4, 3, jest, wow. Idealnie, jest, mamy. Dało się. Czyli pierwsze 5 dyszek trafia do Dawida. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo i oczywiście możesz wziąć jeszcze pączka. No to teraz pączek z powidłami śliwkowymi oraz skórką pomarańczy. Jest nieźle, skórki obficie dali. Czuć aromat z tej skórki pomarańcza. Fajnie komponuje się to ze śliwką. I to już mój drugi pączek dzisiaj. Przygotowałem sobie też kawkę, bo kawka do pączka pasuje tutaj idealnie. Kolejny zawodnik, Fit Bastian. W ogóle możesz się wpadać do Fit Bastiana na Instagramie. Robi zajebisty kontencik. Z samochodami. Tak, głównie samochodami. Jeśli chcecie mieć nakręcony wóz, no to spadajcie do mnie. Jaką konkurencję wybierasz? Łatwa, średnia czy trudna? Średnia chyba. Średnia, czyli walka o 5 dych? Walka o 5 dych. Easy money! Welcome to the Easy Money Show! Wybierz sobie pączka, którego chcesz. Te same pączki, co poprzedni zawodnik, więc te wezmę. Dwa. Z marmolatką? Marmolatką. 3, 2, 1, poszło. No sobie już tutaj nie przejmuj się, krusz, byleby zjadł. O, Bastian, taktyka. Nie słabo. 10 sekund za nami. Bastian, Bastian. Dawaj, Bastian. Nie myśl, tylko połykaj. No,
No, już prawie masz jednego pączka. 20 sekund za nami, masz 10 sekund, żeby mieć połowę czasu na jednego pączka. Możesz pić. Bastian, dawaj. 30 sekund właśnie mija. Nie jest łatwo. Dawaj, popij sobie. Dawaj, Bastian, lecisz. O. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. 15 sekund do końca. Zrobi to, zrobi to. Dawaj, Bastian. Pomyśl, że od tego zależy twoje życie. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest! 59,99, chciałem powiedzieć. 59,59, elegancko, Bastian. Zgarniasz właśnie 5 dyszek. Halo, halo? Dziękuję. Brawo, brawo, brawo. 5 dyszek przekazane, lecimy dalej. No to może teraz polecimy z czymś większym i mamy tutaj, patrz, takie wielkie serduszka. Pączki love. Love, love. Pączuj serce, taki miłosny. Takim pączkiem w tłusty czwartek możesz zawojować czyjeś uczucia. Wow, mega dobry. Ten jest chyba najbardziej słodki ze wszystkich, ale dla mnie na przykład to jest plus. Ja właśnie lubię takie słodkie pączki i chętnie go szybko zjem. Tutaj podoba mi się ta posypka, jest tak równomiernie rozmieszczona i ona jest taka trochę chrupka. Dla mnie na razie ten jest najpyszniejszy, no mój smak. Jest z nami kolejny uczestnik, Michał. Cześć. Vision Team, pamiętaj, sprawdzaj, jeżeli chcesz dietę i trening, opis. A tymczasem przechodzimy do wyzwania i tutaj mamy pytanie. Czy bierzesz konkurencję łatwą, średnio, czy trudno? Słuchaj, to nie jest odpowiedź na pytanie. W sumie, ale chyba tą najprzyjemniejszą. Czyli jedzenie pączka bez oblizywania się. Albo w sumie najtrudniejszą bym powiedział. To jest na smakoszy, to będzie trudne. Widzę, że wybrałeś tego z pudrem. Czyli w sumie to jest jakby ryzykowne, bo ten puder może gdzieś osadzać ci. Wiesz co, najbardziej właśnie chciałem sprawdzić, czy podświadomie faktycznie to robimy. Pomyślałem, jak zadzwoniłeś do mnie, czy nie zrobić jakiegoś testu sobie. Dobrze wypaść na kamerze. No, ale no, mówię, no. Nie, zrobimy rzetelny test i tak dzisiaj będzie. Komisja patrzy. Że mam wrażenie, że podświadomie hamuje to trochę, nie? Okay, nie, to wychodzi, jak kończysz jeść. Tak. Musisz o tym myśleć, nie? O, Michał, tu masz coś. O, język rusza się, nie? Jeszcze połowa. A myślenie o tym jest naprawdę takie dziwne. Tak, konkurencja to jest kwintesencja tłustego czwartku. Pojechałem właśnie w nadzieniu. Dobre. No, ostatni gry. Silna psycha. Michał, ostatnia szansa. Kusi. Ostatnia szansa. Jest już trochę brudny. Mata. Nice. Gratuluję. Dwie dyszki twoje. Łyczek kawki i lecimy z pączkiem od wedla. Czyli pączki nadziewane kremem czekoladowym. No i chyba nie muszę ci mówić, że on jest mega dobry, ponieważ pączki od wedla to jest kozak. No to próbujemy. Jaki czekoladowy. Pączuś jest naprawdę mocno czekoladowy. Ten krem jest dla mnie tak, jakbyś jadł pączka z jakąś dobrą czekoladą. Chyba jednak ten wjeżdża na pierwsze miejsce, jest naprawdę poezja smakowa. Powiem ci, że jak tak najem się tych pączków, to będę słaby w tej mojej konkurencji z jedzenia na czas. Będą mieli szansę zgarnąć stówkę, albo i nie. Jest z nami kolejny uczestnik, Kuba Maślana. Siema. Łatwy, średni czy trudny poziom? Ścigam się z tobą, czyli łatwy. Czyli trudny. Mój żołądek nie ma dna, także... Kuba, słuchaj, ja ci bardzo kibicuję, mam nadzieję, że pokonasz Petera. Musisz zdjąć torbę i słuchaj, musisz naprawdę się przygotować, fest. Ale specjalnie nic nie jadłem, także... Rozgrzewka. Idealnie się przyda węgle przed treningiem. No musimy sobie dwa równe wybrać, no to co? Może te po środku? Tak? Dobra. To pasi. I rozumiem, że tutaj możemy się oblizywać, możemy wszystko, tak? Tylko... Jak najszybciej trzeba po prostu je zjeść. 3, 4. Kto szybciej przeżyje? Czy to będzie Kuba? Czy to będzie Ify? Dawaj! Milisekundy. Ale powiem ci, że byłeś blisko maksa. Nie wiem, czy to nie był pierwszy raz, jak jadłem pączka na czas, szczerze. Ale powiem ci, że miałeś naprawdę bardzo dobry czas. Ja nie wiem, czy lepszą taką nie byłoby jedzenie powoli, ale przełykanie na bieżąco. Jakbyś chciał, to mogę ci dać jeszcze... Jeszcze jedną szansę? Możemy spróbować nową taktykę. Podpowiem ci. Dobra, no okej. Okay. Jedz szybko. Wykwinione. Zawsze pomocny. 3, 2, 1, start! Zapchałem się, a ja nie. Git? Git!
Trochę wolniej może jadłem, ale przełykałem tak bardziej dynamicznie. Pierwsza stuwa na dzisiejszym filmie. Oby ich poszło jak najmniej na pieski. Dobra. Tak? Tu będzie potwierdzenie przelewu. Dobra, a zajebiście lec na trening, bardzo dziękuję. Trzymajcie się widzowie, zostawcie subskrypcję na kanale Yupim Chef. Teraz mamy pączki z marmoladą i nie wiem czy ty też tak masz, ale jak ja widzę te pączki w sklepie, to wiem, że tłusty czwartek już niedługo. I to są takie piękne z marmoladą, obsypane. To w ogóle są pączki, które jadłem w próbie pobicia rekordu świata w jedzeniu pączków. Trzy pączki bez oblizywania się w 60 sekund udało mi się zjeść i to chyba właśnie były dokładnie te pączki. Więc jeżeli chcesz sobie spróbować takie wyzwanie na tłusty czwartek i poczuć się jak ja w tej konkurencji, to koniecznie kup sobie takiego pączka i sprawdź, czy uda ci się. No to co, próbujemy. Mega przyjemne owocowe nadzienie. Tradycyjnie jest w środeczku, ładnie tutaj. I definitywnie te pączki najłatwiej się je i najszybciej wchodzą. Ale bardzo fajna tekstura tego ciasta. I po kawce, ale to jeszcze nie koniec pączków. Jest z nami kolejny uczestnik, Maciek. I Klocki, cześć, witajcie. Słyszałem, że jest jakiś hajsik do zarobienia. Jest, jest, jest. Są trzy poziomy trudności, są pączki. Powiedz mi tylko, czy wybierasz poziom łatwy, średni czy trudny? Dajmy na to średni. Odpalamy stoper i sprawdzimy, czy uda ci się to zjeść. Może nie każdy wie, ale my razem chodziliśmy do podstawówki i jesteśmy ten sam rocznik. To prawda, powiem i w jednej klasie. Ja nawet szukałem jakichś zdjęć, ale nie mam żadnych klasowych. Ja mam. Tak? No, no widzisz, to może tutaj będzie. Tutaj będzie. Ty, ale w ogóle w naszej klasie było 20 osób, dwóch zostało influencerami. Dokąd zmierza ten świat? Będąc tutaj, jak przyglądam się od kuchni, tak jakby nie jako widz, to jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. I możecie dawać mi znać, czy bylibyście chętni na taki materiał, żebyśmy zrobili jakiś taki jedzeniowo-klockowy cross. Myślę, że to byłoby spoko, więc jeżeli byś chciał, to napisz w tym momencie komentarz klocek. Mamy stoper, odpalamy. Powiedz mi, czy jesteś gotów? No jestem gotów, słuchaj, dam radę. Słyszałem, że tutaj mówisz, że to jest easy money, więc jestem ciekaw, czy to nie będzie robiłem easy tego money. Nigdy, no ale 60 sekund. Dla niektórych to jest długo. Dobra. 3, 2, 1, poszło. Kulturka, żeby się tutaj nie nakruszyło. Nie będzie to takie Maciek, dawaj, ja bym tutaj nie gadał, bo to ci zabiera cenny czas. 11 sekund już, a jeszcze ty nawet nie zjadłeś pierwszego pączka. 19 sekund, 20 sekund i powoli zbliżamy się do półmetka. Maciek, dawaj, lecisz. Easy money, 30 sekund. Denerwujesz mnie. Dawaj Maciek, popijaj. 20 sekund do końca. O, stary, nie zrobię tego. 12, lecisz Maciek. 3, 2, 1. Jak się czujesz, powiedz mi? Nie takie easy to było, nie? Nie takie easy, no właśnie dużo osób często mówi, że to jest bardzo łatwe, a jak przychodzi to do czego, to niestety staje się tak, że nie wychodzi. Zawsze dawałem drugą szansę, że można jeszcze wziąć na przykład inną konkurencję albo powtórzyć tą. Lecimy na poziom trudny. Tak? Dobra. Nie, żartuję, żartuję. Łatwo nie, już. Jak już to łatwo. Dobra. Teraz już jestem, słuchaj, pokorny, ale i tak chcę się podjąć tego ponoć najtrudniejszego pączka. On jest z pudrem, a z tego co wiem, pierwszy challenge to zjedzenie bez obliźnięcia, tak? Tak. Oj, teraz właśnie znajdę. O! To się liczy? Zrobiłem, że to był pierwszy red flag. Więc jeszcze masz szansę. Ale to jest w ogóle tak walka z samym sobą. Trzeba myśleć o tym cały czas. Walka ze samym sobą. Easy. Easy money. Nie wiem, czy to nie było bliźnięcie. War. Trzeba zrobić no, war. Nie, trzeba zrobić war. To na pewno. Ciężka misja. Nie udało ci się dzisiaj wygrać. Chyba, że chcesz jeszcze podjąć trzecią konkurę. Nie, nie, nie. Chcę sobie na spokojnie dokończyć tego pączka, wiesz? No to teraz mamy tradycyjne pączki z nadzieniem różanym. One są dekorowane lukrem oraz skórką pomarańczową. Osobiście nie przepadam za nadzieniem różanym, chociaż to smakuje spoko. Dobra, jesteśmy z kolejnymi uczestnikami, jest ze mną Borys, Bartek. Siema. No i tutaj rywalizujemy. Kto pierwszy? Bartek czy Borys? Pobiegamy nożyce. Okej. Okay. Dobra. Papierkami nożyce. Ja pierwszy. Dobra. Dobra. Powiedz mi, jaką konkurencję bierzesz? Łatwą, średnią czy trudną? Trudna to jest wyścig z tobą? Tak. Zaryzykuję wyścig z tobą. Dobra, czyli bierzemy sobie po jednym pączku. Wybieram tego. Ja biorę, żeby wielkościowo był podobnie. 3, 4. Dobry. Bardzo. Molny. Dawaj Bartek. Stuwa do wygrania. No, jeszcze trochę. Dobra, mam. Ale powiem ci tak, jak chcesz, mogę dać ci drugą szansę. Jeżeli mam szansę, dwa pączki w minutę. Dobra. Okej. Okay. Mam nadzieję, że się uda. Bartek, musisz pić. Musisz Dobra. Pić. Jesteś gotów? Jestem gotów. 3, 2, 1. Poszło. I zobaczymy. Na razie
dobry początek, mocny gryz. Tu mi się wydaje, że lajcikowo będzie. I jeszcze masz 20 sekund na jednego pączka. Zbliżamy się do 20 sekund już. Trzeba jednak przyspieszyć tempo. 26 sekund. No i już masz połowę czasu. Połowa czasu, dawaj, dawaj. I końcówka. Mocno. 35 sekund. 25 do końca. Dasz radę. To nie takie łatwe, widzisz. 15 sekund zaraz do końca. Lecisz, lecisz. Kurczę, będzie ciężko. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. No niestety. No i jest z nami Borys, który musi uratować tutaj honor domu. Siema Borys. Siema Peter. Łatwy, średni czy trudny poziom? Jaki bierzesz? Łatwy. Łatwy. Czyli tutaj pewny szmal, czyli masz jednego pączka i słuchaj, nie możesz się oblizać. Czas masz nieograniczony. Super, zacząłeś bardzo ładnie. Oj, tutaj okruszki są, więc uważaj. Połowa pączka i zero oblizywania się, to mi się podoba. Mocna psycha jest tutaj. Jeszcze może lepszy czas ma niż ja. No, dobrze Borys, dobrze. Jakieś trzy gryzy chyba jeszcze, super. Mocna psycha, tutaj jest już praktycznie końcóweczka. Easy money będzie. Zrobisz zakupy u Marcela za wydychy. Ale ja idę z wami. I ostatni gryz, pięknie. Borys, Borys, jeszcze tylko pokaż, że masz puste usta. Pogryź do końca, tylko się nie oblizuj. Decydujący moment. Skończyłem. Super, Borys, żelazna psycha. Oficjalnie przekazuje hajsik. No to teraz wjeżdżamy z czymś troszeczkę innym, czyli pączek o smaku adwokata dekorowany lukrem. Wyciągam sobie tutaj takiego pięknego ziomeczka. No to zobaczymy, jak smakuje. To nadzienie adwokatowe jest naprawdę pyszne. Patrzcie, jak to wszystko się fajnie prezentuje. Ten jest na tyle dobry, że muszę zjeść go podwójnie. Ten dla mnie wjeżdża na pierwsze miejsce. Jesteśmy z kolejnym uczestnikiem, jest Sasha the Owner. Ubrałem się ładnie, ale dowiedziałem się, że dzisiaj się uświnie. Jeszcze nie wiem, o co chodzi, ale ponoć mam jakieś trzy wyzwania do zrobienia. Tak jest. Jedno jest na pewno, czyli walka z nim, kto zje szybciej. Z nim się k***a nie da wygrać. Nawet jeśli ktoś wygrał w tym challenge'u z nim, to dlatego, że on walił w k***a wąchory. Taka jest prawda, słuchajcie, on ogólnie tym jest mistrzem. Także ja wybieram rywalizację numer 2. Chociaż, żeby wiesz, żeby chcesz ci zaimponować przez cały życie tak głupi na czas. Chociaż ja spróbuję dwa pączki w minutę, tak? Tak jest. Minutę, minutę, więc spróbuję. Ogólnie już ci tutaj mówię, że cały karton jest później dla ciebie. Ja dzisiaj w ogóle nic nie jadłem, bo Czechu to mi napisał, że wpadnie wieczorkiem, mówię spoko. Więc wiedziałem, że przyjdzie jakieś żarcie, on zawsze przyjdzie jakieś żarcie. Mam nadzieję, że dam radę i pączki na pewno pierdzielę. Przebieramy się, klasycznie zapomniałem, że nie ma sensu. Chciałem być ładnie, chciałem na nas ładnie wyglądać. Komentowali sobie, że wiesz, że ubieram się gościu z warsztatu, ale jestem gościem z warsztatu. Białe ciuchy do jedzenia to jest zły pomysł. Zgadzam się, przebieram się. Koszulka Milfka. Jest. Taka dowolona, nie? Jest. To jest totalna petarda. Bema. To jest od moich widzów fanarcik. 3, 4, proszę. No, tutaj jest dobre tempo, widać już. Jedz, popijaj, połykaj i od nowa. Dobra, mamy już 11 sekund, a ty już kończysz prawie pączka, jest dobrze. Moją techniką. Dawaj, lecisz. 23 sekundy za tobą, kończysz pączka, zajebisty czas. Powiem ci, że jeszcze nikt nie miał takiego tempa. 30 sekund, połowa czasu, super. Idzie. Idzie, idzie, dawaj, dawaj. Super czas. 38 sekund, dawaj, dawaj, dawaj. 46 sekund, dawaj, dawaj, dawaj. Popijaj, popijaj, dawaj, dawaj. 10, 9, 8, 7, 6, 7. Ma to, zobacz to, z zapasem, 55 sekund, pięknie. Stary, gratuluję. No, były dobra. Zestresowałem się totalnie, żeby to musiało to wyjść, nie? Mam fajną opcję, bo ja chcemy zobaczyć, jak ty takim prawdziwym tempem wpierdasz jednego. Okej. Okay. Ile sekund go zrobisz? Teraz mam to zrobić? Tak, to dla moich widzów. Oficjalnie przekazuję ci 5 dych. Tylko zrób to takim, wiesz, takim twoim tempem, ty... Dobra. 3, 2, start. Nie mogę z tego, nie? Spoko, spoko, bardzo do końca. 8, 10. Ty nie pomyliłem się, za wiele 15,54. Poszło. Sorry, zostanę tutaj. Nie szkodzi. 15 sekund. Bang, bang, bang. A co powiesz na pączki z marmoladą, z lukrem lub z pudrem? Może chcesz jednego? Koniecznie teraz napisz w komentarzu, czy wybierasz z lukrem czy z pudrem. Jakbyś miał teraz taki wybór, że podchodzę do ciebie z kartonem pączków, to co byś wybrał? Co byś wybrała? Napisz w komentarzu. Ja oczywiście wezmę sobie oba. I zrobię sobie pączkowe oczy. No to z pudrem, przyjemna marmolada. Są trochę mniej słodsze, więc to będzie dobra opcja dla osób, które właśnie szukają takiego pączka bardziej stonowanego, mniej słodkiego. Ale oczywiście ta słodycz jest, tylko nie jest po prostu taka wyzywająca. A tu mamy wersję z lukrem i to jest kraina słodkości. I faktycznie czuję się, jakbym był w krainie słodkości po tych pączkach. Bardzo fajny, ale jednak wybrałbym ten z pudrem, bo po prostu jakoś tak bardziej mi smakuje. Lukier ewidentnie daje tutaj więcej słodkości, ale też jest giga dobry. No to mamy kolejnych uczestników, jestem w biurze Technostrefy, jest ze mną Szakal. Witam. Jest Alo.
Siema. A jesteś ciemny, to ja musisz przyjść do nas. Chodź, chodź, chodź. Jest, siema, to chyba, jest, że usiądę tu. Dobra, dawajcie. Tradycyjnie mam dla was konkurencję. Jedną z trzech do wyboru. Jaki poziom trudności bierzecie? No to może Alo pierwszy. Kurczę, ja biorę średni. Średni, dobra, okej. Okay. Ja biorę pojedynek. Dobra, pojedynek. Z tym szefem. Dobra, dobra. Czyli mamy pojedynek o stówkę i średni za 5 dych. Jesteś gotów? No, trochę się stresuję. Wydaje się łatwe, ale zobaczymy. Nie wiem, ja jadłem dopiero co przed chwilą. 3, 2, 1, start. Rozpoczynamy czas, dopiero minęły 3 sekundy, a ty już masz praktycznie potężny gryz, który załatwił ci 1/3 pączka. Alo, pij sobie, proszę bardzo. Popijaj. Dodam, że już minęło 15 musisz sekund. Musisz przyspieszyć, musisz dawaj, przyspieszyć. Dawaj, dawaj, mocno. Pij, pij, pij. Dawaj, alo, alo, dawaj, dawaj. 23 sekundy. Teraz na raz musisz tego zrobić. Musisz jechać teraz, bo już właśnie mija ci 30 sekund, czyli połowa twojego czasu. Alo, dawaj. To jest ten pączek, którego musisz zjeść, żeby zgarnąć hajs. 43 sekundy. Masz jeszcze 15 do końca. Dawaj, dawaj, alo. Dasz radę, dawaj, dawaj. Koniec jest właśnie no. Piękny. Dawaj, dawaj, przyspieszyłeś, dawaj. Dawaj, 10. Dawaj, dawaj, bierz, dawaj. Bierz, mocno, bierz, 5. Bierz. Całość, całość do buzi. 4. Całość 3, do buzi. 2. 1. No niestety, nie takie easy. Zauważyłem, że początek miałeś bardzo wolny, bo według mnie skupiałeś się, żeby poczuć ten smak. To jest to właśnie. Bo to jest to właśnie, że biorąc ten pierwszy chęs, czujesz smak i nie chce ci się tak szybko go jeść, nie? A nagle tutaj musisz sobie po prostu wyłączyć to, zjeść i tyle. No trudno. Zobaczymy, jak poradzi sobie szakal. Witam wszystkich, zaczynamy konkurencję numer 2. Tak, szakal najmniejszego. 3, 2, 1, start. No, jest blisko, bardzo blisko. Tak, ale dawaj. Kto teraz pierwszy? Za dużo wziąłem. Dziękuję. Pączki typu long z nadzieniem waniliowym oraz orzechowym. Jest genialne. Mega dobry orzechowy, laskowy krem. Aż pancake przyszedł. Nie mogę ci dać, sorry. A tutaj jest ten z nadzieniem waniliowym. Mega fajne to nadzienie. Konsystencją to nadzienie przypomina trochę ten adwokat. To jest smak taki bardziej budyniowy. Jak tak, jakbyś miał po prostu pączek z budyniem o smaku waniliowym. Petarda. Wygryw, wygląda to mega fajnie. Jest z nami Rapid i może to on uratuje honor technostrefy. Którą konkurencję bierzesz? Łatwą, średnią, trudną? Wiesz co, dla mnie wszystkie są łatwe, ale uważam, że... Puścimy to na koniec konkurencji. Dwa pączki w minutę. Dobra, bierz sobie dwa pączki. 3, 2, 1, start. Dobry start. Pół pączka już poszło. Mamy dopiero 5 sekund. Jeszcze trzeba go połknąć. That was she said. 12 sekund, zajebisty czas. Rapid, jedziesz. Jedziesz z tematem. Szakal powiedział, że jak ci się uda, to podwyżka. 25 sekund, a ty już zaczynasz kolejnego pączka. Chyba mamy tutaj pretendenta. Nie no, jest naprawdę pięknie. 34 sekundy, dawaj Rapid, dawaj. Jest cudownie. 40 sekund, jeszcze 20 zapasu, a ty już masz tylko ostatni gryz. Pięknie, lecisz. 15 sekund. Teraz tylko pokonaj go. Najważniejszy moment. 10, 9. Dawaj, dawaj, dawaj. 5, 4, 3, 2. Jest! Ma to w ostatniej sekundzie praktycznie. Brawo. Gratuluję, gratuluję. Welcome to the easy money. To są sztuczne, więc spoko. Congratulations. 5 dych trafia na twoje konto. To jest kto? Kazimierz Wielki. Kazimierz. No tak. Pierwsze miejsce pączek o smaku adwokat. Drugie miejsce wedel z kremem czekoladowym. A na trzecim miejscu ex aequo pączki typu long, orzechowe jak i waniliowe. Życzę ci udanego tłustego czwartku i koniecznie napisz, ile pączków planujesz zjeść tego dnia.